Izolacja trwa, sezon we francuskiej Ligue 1 zakończony, ale piłkarze Paris Saint-Germain na przykład ostro trenują, zwłaszcza jeden z nich, którego mieliśmy okazję spotkać w Warszawie na boiskach Akademii Escola Varsovia, jej wychowanek Marcin Bułka. Dzień dobry Marcin, co tutaj robisz, dlaczego trenujesz w tej swojej byłej akademii? Witam, dzień dobry. Trenuję tutaj w Warszawie, przyjechałem jakieś kilka tygodni temu. Odezwałem się do mojego byłego trenera, trenera Hańskiego. Oczywiście z wielką przyjemnością zawsze tutaj mi wracać i z nim móc trenować. No wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie, w innych ligach i w całej piłce nożnej. Więc nie jest prosta sytuacja, ale każdy musi trenować jak może. Ja na przykład mogę tutaj trenować i z tego korzystam. Wiem, że to mi pomoże i codziennie staram się utrzymywać formę, bo nie możemy zapominać, że to nie są wakacje, tylko przerwa techniczna, można powiedzieć, kolokwialnie, w cudzysłowie. Więc trenuję tutaj, jestem zadowolony, jestem też z rodziną, więc na razie zostaję tutaj i czekam na sygnał do powrotu do Paryża. A co dzień Wyszogród czy Warszawa? Bardziej rodzinne strony, ale tutaj też jestem często, codziennie dojeżdżam na treningi, więc można powiedzieć, że tu i tu. A oprócz tego, oprócz treningów tutaj z trenerem Hańskim jeszcze jakoś indywidualnie? Tak, czasami wracam też do domu, gdzie mam sprzęt też na siłownię i robię tam jakieś podstawy na siłowni, które robimy też w klubie. Więc nie potrzeba do tego bardzo dużo sprzętu, ale wracam i muszę to robić, więc dostałem też rozpiskę od trenera, co mam robić, w jakich okolicznościach i z jaką częstotliwością, więc staram się robić i nie oszukiwać. Jak tak, ile to minęło, odkąd opuściłeś w Warszawie 2 lata? Dobrze liczę? Zmienił się trochę ten trening, czy metody trenera Hańskiego, czy generalnie bardzo podobnie? Trenuję już tydzień. Nie, metody są podobne. Jeżeli coś się potrafi i jakoś to idzie, to raczej się tego nie zmienia, więc ja słucham trenera, też mi podpowiada w jakichś kwestiach i tu trenuję. Jestem zadowolony, że mogę trenować, bo inny trening też jest na boisku stricte niż na siłowni, prawda? Więc bramkarz też ma specyficzny trochę trening, więc samo bieganie i siłownia też nie wystarczy. No, trzeba złapać tą piłkę kilka razy i porobić też jakieś ćwiczenia, dlatego ja już powiedziałem trenerowi, co chcę robić, on też przygotowuje kilka ćwiczeń dla mnie, które mi pomogą, więc staramy się wszystko robić i dbać o to. Ja wiem, że ta wielka kariera tak naprawdę jest przed tobą, ale jak tutaj trenujesz i podpatrujesz z młodszych kolegów, widzisz tutaj talenciaki następców potencjalnych za chwilę, bo już wiadomo, że Jean-Luc już widzisz w Evertonie, kolejnych gdzieś tam widzisz w zanadrzu? Tak, Jean-Luc był wczoraj, też trenowaliśmy, nie widziałem go też kilka miesięcy, bo w ostatnim roku ostatni raz trenowaliśmy, też fajny chłopak, tu też fajnie chłopaki pracują, widać, że jest zapał do pracy i to mi się podoba, raczej widzę, że każdy zaciska zęby i też próbuje nawiązać jakąś rywalizację, więc to jest też fajne, bo ty też musisz wtedy, ale wiadomo, fajnie się z nimi trenuje i miło się tu przychodzi. We Francji właściwie jako pierwsi zdecydowali o tym, że kończą sezon. Jak ty na to zareagowałeś i jak zareagowali na to koledzy z pierwszej drużyny PSG, bo oczywiście kontakt z nimi na pewno masz. Tak, pierwsza chyba była Holandia, z tego co mi się wydaje, byliśmy chyba drudzy, więc trochę dziwna sytuacja, prawda? Niecodzienny sposób wygraliśmy mistrzostwo, no bo w Holandii nie przyznali tego mistrza, u nas przyznali, no ale wydaje mi się, że gdybyśmy dokończyli sezon tak czy inaczej, tego mistrza byśmy zdobyli, więc jesteśmy zadowoleni, ale każdy by wolał świętować w normalny sposób, prawda, przy kibicach i w dobrej atmosferze, a tak to musimy na to poczekać, no i cierpliwie czekamy, tak jak mówiłem, na decyzję, kiedy będziemy mogli wrócić, no bo jak patrzymy, większość już drużyn wraca, tak samo i my czekamy na to zielone światło i chcemy już zacząć treningi, no bo to już długi czas i każdy na pewno za tym tęskni. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale jakie przeprosiny były za food truck? Bo wiesz, cały polski internet, Marcin Bułka musi przepraszać kolegów. Nie, to już jest za nami raczej, nie było jakichś wielkich przeprosin, prawda? Podeszli do tego na luzie, więc wiadomo, z dystansem. Tu już więcej nie muszę mówić, to co było, to było i no, to było trochę też pozmieniane, ale już to już jest kwestia gazet i dziennikarzy, więc ja już do tego nie wracam, to już jest za nami i nikt o to nie pamięta. Spoko, ale jest to jakaś nauczka, czy nie? Czy raczej koledzy na luzie, a to co mówią media, to niech se mówią? Czy następnym razem będziesz się gryźć bardziej w język?
ale to tylko dla dziennikarzy może, bo oni też jakby zinterpretowali, przetłumaczyli inaczej. Nie wiem, czy ktoś dobrze to do końca tłumaczył, ale to już pomijając ten fakt, czasem może lepiej mniej powiedzieć, żeby ktoś nie poczuł się urażony. No ale ja też nie miałem jakiegoś złego zamiaru, więc to poszło jakby płazem i nie było żadnego z tego, nie było żadnej wielkiej afery z tego, więc nie ma już co do tego wracać. Pewnie, że tak. Najważniejsze, że chłopaki z Futraka trochę wyświetleń zebrali. Słuchaj, jakie plany na następny sezon? Już rozmawiałem tutaj w Polsce, że chcę iść grać. Rozmawiałem już z klubem teraz w kwestii też przedłużenia kontraktu. Jesteśmy teraz na łączach, no bo niestety nie ma jeszcze możliwości spotkania się face to face, ale rozmawiamy cały czas, nie tylko ze mną, ale z moimi też przedstawicielami, więc wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach ta decyzja będzie podjęta, no i ja wiem, że chcę iść grać i prawdopodobnie pójdę. I tego życzę, dzięki. Dziękuję.